Nazywam się Elżbieta Ochryniuk, pracuję w Muzeum Podlaskim w Bielsku Podlaskim. Od 30 lat zajmuję się raftem ludowym. Ręcznik jakby dziś kojarzy nam się raczej z tym domowym narzędziem, którego używamy po kąpieli, a dawniej jakby tym terminem określano coś, wydaje się, zupełnie innego. Proszę powiedzieć, czym jest ludowy ręcznik, do czego był dawniej wykorzystywany i do czego jest wykorzystywany dziś? Ręcznik ludowy dawniej to był używany praktycznie od urodzenia człowieka. Dziecko, jak przychodziło na świat, to nawet akuszerka takie nowonarodzone dziecko zawijała w taki ręcznik ludowy. Podobno taki ręcznik nigdy wtedy nie był prany. Także był zachowywany, gdzieś składany i tak funkcjonował. Był używany jako chrzczonka. Kiedyś nie było chrzczonki, więc do chrztu dziecko było zawijane właśnie w taki ręcznik ludowy. Był używany przy pogrzebach, przy weselach, przy obrzędach weselnych jest używany po dzień dzisiejszy. Najczęściej młodzi stoją właśnie na ręczniku takim ludowym w cerkwi. Jak są witani przy sali weselnej, to chleb, sól układany jest właśnie na tacy, która jest zasłana takim ręcznikiem ludowym. Żeby się nie zabrudził, był używany przez właśnie specjalnych okazjach. No ale w domach były święte kąty, takie jak tam wisiały ikony i właśnie te ikony były udekorowane takim ręcznikiem ludowym. W cerkwi jest tak, że na ślubie są dwie ikony. Panna Młoda ma swoją ikonę, Pan Młody ma swoją. One w sypialni potem wiszą obok siebie, więc często właśnie tym ręcznikiem, na którym oni stali podczas ślubu, są dekorowane, wiszące w sypialni te dwie ikony. Wzory na ręczniku ludowym mogą być naprawdę bardzo różne. No nasze charakterystyczne kolory to jest czarny i czerwony. Mhm. Jeżeli jest to wzór geometryczny, tak jak właśnie mamy tutaj, to nie ma znaczenia, w którą stronę on idzie, bo on z każdej strony jest taki sam. Jeżeli mamy ręcznik ludowy, tak jak tutaj, gdzie są gałązki, mogą być kwiatki różnego rodzaju. Staramy się, żeby obie strony schodziły się do siebie. Także, żeby gałązki układały się do siebie, nie od siebie, nie w odwrotną stronę. To jest takie jakby odbicie. No obowiązkowo takim wzorem dekoracyjnym jest koronka, ale kiedyś nawet jeżeli nie było koronek, mogło to być mereszka. Ręczniki te często były tkane, to były materiały samodziałowe, więc tu zostawały zawsze jakieś frędzle, które też wiązano w ozdobne jakieś węzełki, można było wzory robić właśnie z tych nitek. Mhm. A proszę powiedzieć o tych kolorach, pani powiedziała o czerwonym, czarnym, za nimi jest jakaś symbolika, z czego jakby wynika ich taka popularność tutaj? No przyjęło się, że kolor czarny to jest kolor ziemi, umiłowanie ziemi, ale że to jest też kolor żałoby za osobami, które odeszły, które zginęły na przykład w walkach za wolność ojczyzny. Kolor czerwony natomiast to jest kolor miłości, więc często jest właśnie na ręcznikach ślubnych, ale jest ten też kolor przelanej krwi za wolność ojczyzny. Także to są nasze takie tutaj tradycyjne kolory, których trzymamy się. Mhm. Proszę opowiedzieć o materiałach, które tutaj są użyte. Skąd pozyskiwano je kiedyś, jak to wygląda dzisiaj, czy jakieś też obserwuje pani zmiany na przestrzeni tych swoich 30 lat doświadczeń z wyszywaniem? No kiedyś było tak, że gotowego materiału nie było lub był on niezwykle drogi, więc trzeba było samemu zasiać len, pielęgnować, pielić, później trzeba go było wyrwać, oprawić. Panie prządły nitki na kołowrotkach i dopiero z tych nitek na krosnach był tkan pas płótna właśnie specjalnie na ręcznik. Wtedy ten ręcznik miał kolor szary, więc trzeba było płótno wybielić, a wybiela się przez wielokrotnie
wielokrotne pranie, gotowanie i wynoszenie na mróz. Mróz bardzo ładnie wybiela. Teraz, no, jak bierzemy dzisiejsze ręczniki, one szerzeją, prawda? Mają domieszkę czegoś sztucznego. Te materiały już nie są tak dobrej jakości. Len ma to do siebie, że im więcej razy jest prany, wywiesza się go na słońce lub wymraża, on pięknie bieleje i naprawdę z każdym jednym praniem jest coraz bielszy. No, często wyszywały to, co za oknem widziały. Jeżeli były to ręczniki wyszywane haftem płaskim, no to panie wyszywały kwiatki, które mówiono, że widziały za oknem. Co prawda czasami to są te kwiatki, które do niczego nie są podobne, nie można przyrównać, tak? Do żadnego znanego kwiatka. Ale były też właśnie wzory geometryczne lub tak jak tutaj, to były gałązki dębu, żołędzie. No, dąb to symbolika siły. Proszę powiedzieć, kiedy nauczyła się pani wyszywać? Jakby, czy to jest tradycja wyniesiona z domu, czy w jakiś inny sposób, czy w pani rodzinie to było popularne zajęcie? Prawdę mówiąc, obie babcie moje wyszywały, moja prababcia wyszywała, także jak mówiłyśmy dla babci z siostrą, że się nudzimy, to babcia nam zawsze dawała coś do szycia. Jak miałam tak powiedzmy 6-7 lat, może to śmiesznie zabrzmi, babcia przynosiła stare worki i uczyła nas cerować. Przygoda z wyszywaniem zaczęła się od scelowania worków. Później zobaczyłam, jak babcia wyszywa jaśki. To były kolorowe poduszeczki, takie fajne, naprawdę piękne, takie żywe kolory. Bardzo mi się to spodobało, więc babcia przygotowała mi płótno i pierwszą rzeczą, jaką wyszyłam, to był taki właśnie kolorowy jasieczek wyszyty. Dużo większym krzyżykiem, to był krzyżyk złożony, bo to zaszywało się na kanwie 4 kratki. I właśnie od tego zaczęłam. Potem zaczęłam wyszywać różne obrazki, poduszeczki z jakimiś takimi wzorami dziecięcymi. A później bardzo mi się właśnie spodobało haft ludowy. Urzekł mnie haft ludowy. Moja babcia zajmowała się, chodziła do przedszkola i uczyła dzieci wyszywać właśnie tradycyjnym haftem krzyżykowym. Tam właśnie poznałam jakby początki tej tradycji, skąd wywodzi się ten nasz haft. No i babcia mnie tym zaraziła i tak pomału wciągnęłam się w to. I już prawie 30 lat właśnie bawię się w haft ludowy.